Siemanko widzowie, witam was w kolejnym odcineczku z serii oczywiście MPG. Na samym początku mam do was widzowie prośbę, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję na kanale. I widzowie, jeżeli chcecie ze mną zagrać razem w jakąś gierkę, to zostawiam wam link w opisie do gry Matchmasters. Zachęcam każdego, żeby właśnie z tego linku pobrał grę. Tylko właśnie zasada jest taka: pobierzcie z tego linku grę, zainstalujcie. No i widzowie, ja się nazywam w gierce Megacolis, więc po prostu dodajcie mnie i razem możemy widzowie sobie pograć. Także linku w opisie, link będzie i widzowie jeszcze w przypiętym komentarzu. Także zachęcam was do pobrania gierki, niech każdy pobierze. Naprawdę możemy sobie razem wspólnie fajnie pograć. A dzisiaj co będziemy robić tutaj? No jak widzicie, kombajn już odpalony. Mój bizonek elegancki, tutaj zostawiłem wózeczek. Tu Janina już zasuwa też przyczepami, bo... Ej, Janina, siema, czemu ty masz kask? O co, przepraszam. Przyznaj się, że jeździłaś motorem. Ja pierdzielę, jeździłaś moim motorem pewnie. Nie jeździłam Dobra, motorem. Ja siadam, on już się tutaj elegancko rozgrzał. Czekaj, tylko muszę do niego jeszcze tutaj. O, kabelki eleganckie. Dobra, widzowie. Powiedz ostatnie pole, widzowie. Po co mi kask był? Ostatnie pole, widzowie, do koszenia. Powiedzcie prawdę, po co kask był, Janinie. Ostatnie, widzowie, pole do koszenia. Zostały jeszcze tam koło Janiny te jedne, ale widzowie, jego raczej nie skosimy, bo coś nie chce zrosnąć. Za późno było posiane jednak, widzowie. Więc nic nie kosimy tego za mokre, ono jest. Będzie trzeba to chyba, widzowie, pod kosę wrzucić i tyle, no. Bo to był jęczmień u zimy. Już powinien być gotowy. Powinno być gotowe, ale niestety, widzowie, coś tam jest nie tak jest. Zobaczymy, jak to będzie ten owies sypać, nie? Właśnie, Jarecki, ja będę miała sprawencję do ciebie. A jako sprawencję? Ale to później powiem. Jako ma to? Prawencję. No taką, wiesz, tam kurde, taką poboczną, nie? No to jestem ciekawy jaką, pani Janino. Mogę iść skoczyć ci na kolana? Nie. Znaczy do kabiny. Miałam no to chodź. Zatrzymam się, dawaj. No, stań se tutaj. O, i sobie możesz tak stać. Jeżeli tak bardzo chcesz. Widzowie, ale się kurzy, ale na całe szczęście, słuchajcie, kurzy się, ale mamy kabinę. No, niektórzy na pewno nie mają tej kabiny. Nie będę tutaj oczywiście nazwiskami, wiecie, operować, żeby nikogo nie urazić, żeby nikomu przykrości, widzowie, nie zrobić. Wiesz co? No ale co, jak niektórzy masz... tej kabiny nie mają, widzowie? Jak masz mi ubliżać, to może już się sam kosić ten owiec. Znaczy i tak sam koszę. Ja tylko poprosiłem Janinę, żeby przyprowadziła mi ciągnik. Jeżeli to taki wielki problem dla Janiny, zaraz może właśnie tam bryknąć z tego miejsca, co jest pod header. Dobra, słuchaj, ja będę miała taką sprawę do ciebie, bo... Ale jaką, Janina, jaką znowu sprawę? No nie wiem, czy się zgodzę, no nie wiem, o co chodzi nawet, więc... Nie wiem, czy mówić tak wprost, bo... Nie, to najlepiej, wiesz, słuchaj, najlepiej powiedzieć wprost i zobaczyć, czy ja będę, wiesz, chciał tutaj, nie wiem, pójść na jakiś układ, czy nie, no, zobaczymy, co masz na myśli. Będę potrzebowała od ciebie jedną rzecz. Jaką? Tak... Może się dogadać, nawet kupić. No ale zależy o czym mówisz. Ja będę się wyprowadzała! Co? Gdzie ty będziesz się wyprowadzać, Janina? Z kolonii. Gdzie się będziesz wyprowadzać? Skąd taka decyzja, pani Janino? Skąd taka decyzja? Będę sprzedawać gospodarstwo! No co pani Janina mówi? No serio? Tak. A dlaczego? Co się stało złego? Co się stało się? Nie będę mówiła. No powiedz, Janina, co się stało. No dlaczego chcesz się wyprowadzić, no? Nie powiem. Ja wiem, że my ze sobą różnie żyjemy, ale wiesz, no kurde, no wyprowadzać się od razu? Nie wariuj, nie wariuj. Naprawdę, nie wariuj. Do bloku i nie będę miała gospodarstwa już. No Janina, przestań. O, co ci znowu odbiło? Co ci odbiło? Co się stało się? Oj, nie stać mnie już na prowadzenie gospy. A to co, kasa się kończy? Tak, Jarku, tak. A na co Janina kasę wydała wszystko? Jak przecież ma i krówki i z mleka są jakieś pieniążki, to o co chodzi? No niemożliwe, no to naprawdę trzeba albo przechlać, albo nie wiem, gdzieś przepieprzyć te pieniądze, bo to jest nienormalne, jak to mówią. Wy takie kasy. Co ty robisz? Smarkam nos! W ten sposób? Janina, dobra, bez jakichś pierdzielenia, o co chodzi? Będę potrzebowała jednej rzeczy od ciebie jeszcze, zanim się wyprowadzę. Jakiej?
I wszystko. Pytam jaki, bo to jest ważna sprawa, czy ja się zgodzę, czy nie. Na pewno nie bizona. Będę chciała kupić od ciebie coś. Co? Ma powiedzieć wprost. No powiedz wprost, no to kurde, jak gadamy, no to powiedz wprost, no a nie będziemy tutaj się jakoś tego. Dobra, to ja ci później pokażę. No to powiedz, o co ci chodzi. Nie będę mówiła. To chcesz ode mnie kupić? Dobra, nie chcę, jak masz takim tonem mówić. Ale jakim tonem? Przecież ja normalnie mówię, tylko jestem ciekawy, co ty chcesz ode mnie kupić. Rzucaj się, okej. Wiedziałam, że tak zareagujesz, jeśli cię. Ale co się pytam. Rzucaj? No ja tylko się pytam, co rzucaj chcesz. Się, ja ale idę. Może ja. Ale nie ma problemu, może nie będzie problemu, tylko powiedz co, no. Wrócę, jak się uspokoję. Ja pierdzielę, o co chodzi, widzowie? Nie wiem. Ja nie wiem, czy wy wiecie, czy nie. Dziwnie się zachowuje, co ona ode mnie. Nie wiem, coś ode mnie będzie chciała, ale nie powie, bo. Ja się niby rzucam tu. Ja normalnie z nią rozmawiam, a nie wiem. Nie wiem, co ona będzie chciała, ale i tak na pewno się dowiemy i tak, no bo Janina nie wytrzyma, żeby mi nie powiedzieć, także nie przejmujcie się, widzowie. Na pewno się dowiemy, tylko ciekawe kiedy. No ale to im zaskoczyła mnie, powiem wam, tym faktem, co ona powiedziała, że ona chce się wyprowadzać, że ona chce sprzedać gospodarstwo i się wyprowadzić stąd. Że ona nie ma pieniędzy, żeby gospodarstwo prowadzić. Powiem wam, że nie wiem, o co może jej chodzić, nie wiem. Aczkolwiek... Poczekaj, a może jakieś Janina długi się wpierdzieliła? O, tym nie pomyślałem. No ale z drugiej strony, w jakie długi? Co ona mogłaby mieć za długi, widzowie? Tu czekaj, to ja zrobię sobie jeszcze jeden poprzecznik, bo to przy zawracaniu to lipa. Ja tu lubię sobie ze dwa zrobić. Gdzie ty poszłaś? Bo cię słabo słyszę, Janina, gdzie poszłaś? Nawet mnie nie wołaj. Ja cię nie wołam. Nie przejmuj, ja cię nie wołam. Nie chcesz mi powiedzieć, to się pierdziel. To się rypaj. Cię nie będę wołać, nie będę prosić. To ty ode mnie coś chcesz, nie ja od ciebie. Więc wiesz. Ty coś ode mnie oczekujesz, widzowie, w ogóle. Jarku, proszę, ja mam krytyczną sytuację. Ty nawet nie wiesz jaką. Jaką? No ja właśnie nie wiem jaką, a chciałbym wiedzieć. Bez twojej pomocy ja naprawdę nic nie zrobię. Dlatego ja chciałbym wiedzieć, pani, no co się dzieje? Bez twojej pomocnej dłoni, oni się nie zgodzą. Ale kto się nie zgodzi? I co się ma nie zgodzić ktoś? Z jakiego ty... Nie wiem, o co w ogóle chodzi. No powiedz! Ale mam od razu jakby powiedzieć. Od razu. Ja nie mogę i tak wszystkiego powiedzieć. No to Janina, albo gadasz, albo nie zgadzam się od razu i tyle. Jarek, a tak z innej beczki. Ty wiesz, te twoje pole, co tam jest za moim gospodarstwem. Mhm. No to właśnie tam będę pewnie to pod kosę dawał. Chodzi mi pod kosiarkę, ale wiesz, no bo... Ty i tak narzekasz już od tylu lat, że ty masz tam taką słabą ziemię. Czy słabą ziemię? Nie, bo tam... W ogóle mam plany na te pole, nie? A co będziesz tam robił? A nie powiem. Dobra, Jarek, prosto z mostu, ile chcesz? A czekaj, co ty chcesz to ode mnie kupić? Tak. A po co ci to jest potrzebne? Po do czego ci to jest potrzebne? No bo po prostu ja muszę sprzedać gospodarstwo. No dobra, musisz sprzedać gospodarstwo, a po co ci ta ziemia? Ja jeszcze dzisiaj, Jarek, muszę się wyprowadzić. Janina, o co chodzi? Czy popadłaś jakiś długi? Jak dzień już skończy robotę, on będzie mi pomagał. Ja cały dzień wszystko muszę wyprowadzić. Ale czekaj. Ale popadłaś jakiś długi, czy co? Ale kupiec, który chce ode mnie kupić gospodarstwo. On powiedział, że on je kupi tylko. Zajebiście, Janina się wyprowadza. Tylko wtedy, jeżeli oddam mu też te pole. No ale no to co, ja mam ci za darmo te pole dać? Nie no, mogę kupić od ciebie ile chcesz. No za ten kawałek nie, no bym musiał zobaczyć. Ja jestem w takiej potrzebie. Słuchaj Janina, ja bym musiał zobaczyć, no jak to wygląda, no. No weź, nie bądź siła, no. Słuchaj, skończymy to pole i podjedziemy, dobra? Ja zobaczę. No ja mam takie kłopoty. No ale jakie kłopoty? Coś zrobiła, powiedz mi o co ci chodzi. Co ty narobiłaś? Nie mogę powiedzieć. No kurde, z całego pola, widzowie, jeden zbiornik, ten owiec w tym roku to tragedia jakaś.
Nie, ale tak szczerze, owiec na każdym polu licho w tym roku. No ale czemu tak? Ja więcej nie sieję owsa. Jak ja tu nawet kurde gnojowice dawałem. Gnojowica to jesteś ty, cuchnie od ciebie. O ty gnojowico ty, to masz już po polu, tyle ci powiem. O ty śmierdzielu, podjeżdżaj ty. podjeżdżaj tutaj szczepami, będziemy sypać. Już w sumie, no nie wiem, raczej się nie zmieści, to lepiej wysypać. Nie, ale co Jarek, dogadamy się? Ina, zobaczymy, dobra, podejdziemy tam, zobaczymy. Może zrobimy deal, ale no ja tam muszę sobie to, co jest zatarciane, to ja muszę sobie ten. Ale no nie, ja ci jego nie sprzedam, jak ty chcesz kurde sprzedawać gospę, to... Ja dla jakiegoś gościa tego nie oddam. Jestem na kolonii. I co, i uciekasz? Tak. Ale gdzie? Kończę ze wszystkim. Życiem? Z gospodarstwem, Deklu. No ale no to czemu, i co ty będziesz robić dalej w życiu? I z kanałem też. Poczekaj, wysypię się jeszcze. A z kanałem czemu? A co będę nagrywała? No nie wiem, jak w domu starców siedzisz, bo prawdopodobnie o to chodzi. Zamki to mordę. No co zamki mordę, a to gdzie ty pójdziesz? Indziej. Do dupy. Kto cię przyjmie? A co ze stawem, co tam ze stawem z tym posiadłością? Nad stawem będziesz mieszkać? Też sprzedaję, Dziusiowi za darmo. Dziusiowi za darmo, he? Głupi jesteś, bym wolała to spalić. Bo już się zdziwiłem właśnie. A dobra, a pytanie. Wolałabyś dać to za darmo Dziusiowi czy mi? Spalić. Nie, odpowiedz na to pytanie. Tobie. Serio? Ale to jakbym musiała wybierać pomiędzy dwoma. No bo tak. Ogólnie, jeżeli bym mogła wybierać jeszcze poza tym, spaleniem, żeby spalić, żeby no to byś spaliła. Zamiast komuś z nas dać po prostu, żeby ktoś miał, tak? Tak, to bym wolała spalić, to mówię szczerze. No ale Jelina, to szanuję ci właśnie za tą szczerość, nie? A to właśnie szczerość cię szanuję, że szczerze powiedziałaś, to na nasz temat po prostu sądzisz. I że dla ciebie my jesteśmy po prostu wybierać... Jakbym miała wybierać pomiędzy dwoma, jak wiesz, pasożytami, to bym wybrała ciebie. Dziękuję. Ej, już jest tego, dobra, to już ja jadę. Izowie, żniwa oficjalnie u mnie zakończone, bo jeszcze by było jedno poletko, ale niestety go nie skosimy, bo nie wzrosło i nie jest gotowe do zbioru, ale żniwa zakończone pozytywnie, bez awarii tego bizona nowego. Mi on dużo tu nie wykosił, no tylko tamten jeden owiec i teraz ten drugi. Ale może jeszcze, jak się uda widzowi w dzierżawy ogarnąć pole, to będzie jeszcze jedno pole do skoszenia. Jeszcze ale to zobaczymy. Jest do skoszenia na dużym. Ale to akurat, no... Zobaczymy. A, i u ciebie jeszcze jest, no ale to ja mówię u mnie, nie? Jak się uda ogarnąć jeszcze dzierżawy na jedno pole widzowie, no to będzie jeszcze u mnie jedno pole do koszenia. No ale to się dowiecie, no zobaczymy widzowie, zobaczymy. Jak tam to wyjdzie, dobra, header. Tak, po tego cony. Daj te kable. Podpięte. Teraz tak, muszę do przodu dać, albo w sumie mogę iść do tyłu. Dofa. Kurde, mogłem tu w sumie, ale dobra. Nieistotne. I co, Janina, mam tam podjechać pod te pole zaraz? Chodź, ja już tu czekam. A poczekaj, bo ja na razie cofam bizonem. Kurde, mogłem sobie tam zawrócić, bo on powoli cofa, widzowie. Może bym tutaj w zboże komuś wjechał, widzowie, i tak niewzrośnięte jest na razie. Ale to, bo tu i tak widzowie niewzrośnięte, to ja wcofam sobie tutaj i... I wyjadę, jadę już tam, tylko poczekaj, ja bizonem zajadę na gospodarstwo i przyjdę na piechotę, bo nie będę nim jeździł, krążył. Dobra? Dobra. Nie ma problemu? Dobra. Już ja zasuwam. Tak. Ależ on ma dźwięk, widzowie. Ładnie on brzmi, mi to się podoba to. Fajnie, fajnie. Bizonek, kurde, to jednak jest bizonek, no... Te padło twoje szkoda nowe, mi, tak? Szkoda mi, no tak, szkoda mi tamtego bizona, który widzowie spłonął, bo miałem do niego sentyment, miałem do niego kabinę montować. Ale szczerze, jak na poczet tego, no to kurde, dobrze wyszło, bo on mnie dużo drożej nie wyszedł tyle, co z odszkodowania dostałem, więc mam lepszy kombajn, a... Dobra, tylko teraz jest problem taki. Czy on, widzowie, wlezie mi? Wej, wleź to wlezie, ale wózek... Bo na wózku to header, widzicie, na wózku elegancko też sobie tu gdzieś pasuje i będzie dobrze. Trzeba też jakąś wiatkę pobudować niedługo. Dobra, już idę tam do ciebie, Janina. To chodź. No kurde, nie gadaj, że ty będziesz to sprzedawać do cholery. Mnie nie denerwuj nawet. Rozumiesz? Muszę. Nie denerwuj mnie, ja już to idę. No i zobaczcie, tu nie wzrosło mi te pole. No i co, ty chcesz to ode mnie kupić? Tak, to poletko całe. A ty, ale ono jest dosyć duże, to ja nie wiem, no.
Pamiętaj, że dotąd jak słupek to jest moje. Dopiero ja wiem, że dotąd do słupka jest twoje, ja wiem, ale... Tutaj dobra. To zboże też się umówiliśmy, że to jest moje, co sobie tu zasiałem. Dobra, na ile to cenisz? Mów szczerze. Szczerze? Mogę ci... Ale mówisz o tym, jak ja to zbiorę, tak? Tutaj. Tak, to co twoje, to twoje. Chcesz, to se kosi. Szczerze? To ja to będę cenił trochę wyżej, Janina, bo tu jest dobra działka też budowlana w razie czego. Jezu, dobra, ile chcesz? No za ten kawałek? Tak. 40 tysięcy. Ty skurrypy! Ej! Nie wyzywaj mnie! Co ty sobie wyobrażasz? Nie, no dobra, tak szczerze to chciałem powiedzieć 35 tysięcy za to. No to spier... To ja ci powiem inaczej. Ja tego nie chcę sprzedawać. Więc powiem ci tylko tyle, ja ci łaskę robię, że za 35 ci to oddam. Nie chcesz, to do widzenia. Dobra, słuchaj, dobra, bo inwestor nie zadziała, jak mi tego nie sprzedasz. Ty... Za 40 za te słowa. Ty skurty, pierty. Dobra. Co dobra? Dobra. 30, dogoduj mi. Nie, 30, nie, za 35 to jest najtaniej, gdzie mogę je oddać. Nie, to do widzenia. Jeszcze ty do mnie z mordą będziesz mnie wyzywać? O, ty dobra, kurde, niech mato, będzie ty. 30, niech będzie! 35 powiedziałem. Dobra! No? Znaczy, gaczu ty! 35? Tak. Kurde, ale ja te pole sprzedam teraz, ja pierdzielę. Ale zabierzesz to co ten. No weź, ogarnę tylko dzierżawę. Zanim odjadę. No ale gdzie ty chcesz odjechać, kurde, ty, te, kurde, ten? Dobra! Bierzesz? Najgorsza pozerko we wsi. Tyś! Dobra! Dobra, podaj rękę. A, masz to. Ale serio, kurde, gościu chce z tym polem? Tak, wszystko będzie kupało. No ale gdzie ty będziesz, że tak powiem, uciekać? Gdzie ty się podziejesz? Czemu ty chcesz uciekać z tej wioski? A co, ja z kim ja będę filmy nagrywał, jak to mówię? Koniec ze mną. Ale widzowie będą płakać. Nie. Widzowie będą płakać, będą ryczeć. Dobra, idziemy po kasę. Dobra, dawaj kasę. Ale ja to sobie wykoszę, bo ja to pod kosę dam, widzowie, tu będzie z tego zielonka robiona. Dawaj hajs, jestem pod twoim blokiem, dawaj! Ze mną brat, co wyrzuca ludzi z okien. Coś tam jakoś inaczej było. Chodź! Dawaj kasę! Najgorsze we wsi bzino. W dupę na raki. Ja pierdziel, jaki tu jest rozpier... Na tym gospodarstwie, który jest rozpierdziel. To jest głowa mała po prostu. Rozpier... No. Dawaj kasę! Rozpierducha tu jest! Dawaj kasę, jutro pojedziemy do Dariusza z rana. Masz. O, serio mi dała 30, czekaj, tu będzie 35? Nie no, 30 już mówiliśmy. 35, jeszcze 5 tysięcy dawaj! Cyś, masz! Dobra, tu będą 3 dychy. Ale już nie ma zmiany, znajdziemy notariusza rano. I piątka, dobra. Ja pierdzie, nie chciałem tego sprzedawać. Ja nie chciałam tego kupować. Dobra, nara. Nara. Widzowie, no to za rano notariusza będę jechał. Czekajcie, czy za ten kawałek... Jest! Taki jest! Co ona się tam drze? Widzowie, za 35 tysięcy to jest chyba spoko cena za taki kurde malutki kurdupelski kawałek, co? Ale o co chodzi Janinie, że ona się widzowie chce wyprowadzać? O co chodzi Janinie? Bo to mnie zaskakuje. Zobaczcie, jak bizonek się fajnie prezentuje. Go w ogóle teraz można delikatnie obmyć. I zobaczymy w ogóle, jak on będzie się prezentował po umyciu. Tu ten hederek też trzeba. O widzowie, tu zaraz się skończy. No ale damy radę, jeszcze troszkę podejdziemy. Mogłem podjechać, ale dobra, nie będę tam już. Header już się czyściutki robi, już się. Zobaczcie, tu jeszcze trzeba domyć. Tutaj o, widzicie ile brudu? Ile tu syfu kurde jest. Ten wózek tak samo, ja pierdzielę. Tam wiem, że jeszcze będzie koszone, widzowie. Ale mimo wszystko sprzęt musi być obmyty, tak? Sprzęt musi być, widzowie, obmyty. Tu te opony trzeba kurde poczyścić, ten wózeczek. Ciężko, powiem wam, ciężko brud schodzi. Dawaj, wózeczek, dobra. Tu jest wyczyszczone jeszcze tego bizonka. Tutaj trzeba poobmywać. Kabinę tak samo. Tu ten gardziel, kurde, tutaj trzeba jeszcze. O. Dobra, tutaj powiem. Ale zobaczcie, jaki podrapany. To widzowie się jakoś odmaluje, nie? Ale ogólnie kolor, to powiem wam, że mi się w nim podoba. Nie jest zły.
Kolor jest fajny, tak samo jak i w tamtym bizonie miałem. Dobra, wystarczy, widzowie, tu nie ma co go pucować. A o, przy okazji prasę jeszcze. Ona też będzie teraz miała prasowania i to kupę. Następny odcinek będzie, widzowie, na pewno z prasowania. Chyba, że tam jakieś nima się trafi po drodze. Trzeba poprasować, ale przyczepę musimy kupić, widzowie. Przyczepę do zbierania bel, bo jak pamiętacie, sprzedałem tam to moją. No zobaczcie, prasa to nówka, jak umyta to naprawdę jak nówka. Szczerze, to naprawdę jak nówka wygląda. Ona nigdzie tu nie jest podrapana, gdzieś nie, może ten lakier taki jest. Ale tak ogólnie to jest git. Bizo, no co, on jest podrapany, no widać, że w takim stanie już gorszym. Tu jak zdarte jest od słomy, widzicie. Ale to mi nie przeszkadza, widzowie, go się też jakoś wyremontuje. A tu jeszcze w ogóle dziwił się Leon stoi. On to będzie miał problemy z tą policją, co to on pierdzielił, nie? No ale następne historie zobaczycie, widzowie, już w kolejnym odcinku. Ale to, że Janina się wyprowadza, to są dla mnie jajca. Na razie.